Don't need no preacher man to tell me right from wrong. Don't need no real estate to prove where I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guide to go and steal the show. Just me in the open road, got it going on. Po gościnie u przyjaciół z pasieki ruszyliśmy do miasta Homel. Rzadko można spotkać na stacji tą niskooktanową benzynę. Mają normy takie jak u nas, 9,2. I to 2 oktany, więc to występuje. A to do pojazdów marki ZIL, UAZ. Kolejne policyjne zatrzymanie nie robi już na nas wrażenia. Jego cel jest zawsze ten sam – ciekawość. W drodze zajeżdżamy do Cafe Nadjeżda, gdzie przemiła barmanka przybliża nam turystyczne walory miasta. Tak wy chcecie zostawić film, da? Tak. По улице Советской можно проехать, там есть такие, ну, что новое, отразили эпоху войны. Ну. А такие интересные места, как ну, культуральной жизни. Как людей отдыхает. Ну. Ланге там такое потом, что еще такое интересное? Наверное, Немо на берегу реки такое, ничего. Это культурные такие центры, да? Ну. Или как? Ну такие, как, ну. Ludzie robotają, a potem jak przychodzi na wychodne, idzie, to no. idą gulać. No. Siosio, poniela, prawidłnie. Tam na Lange po ulicy, Europę odkryli, niczego takiego. No, wszystko wozie park, to wszystko kruży, tak. Wszystko to jest to centrum. No. Oj, malacy jakie, oj, malacy jakie. Kiedy wy k nam zajedziecie? Wyposażeni w sprzęt od Navitela, dotarliśmy wreszcie na miejsce. Czekał na nas Vitalij, dobry druh i przewodnik z zaprzyjaźnionego klubu motocyklowego. Zaczęliśmy od bani. Nie tej, o której myślicie, a od tradycyjnej, białoruskiej bani. Do pierwszej nas nie wpuszczono. Nacierający się śniegiem tubylec wskazał nam jednak drogę do następnej. Она прямо по Советской, никуда сворачивать не надо, прямо. Я знаю. Там, я где знаю, танк. Я проведу, да. Там, где танк. Площадь танк. Езжайте, пока время есть. Конечно. Умиестовьона на другом пентре каменницы стулетня баня станела перед нами отвором. Co ciekawe, wszystkiego pilnują tu starsze panie, na których nagość gości nie robi żadnego wrażenia. Nieodłączną częścią bani jest oklepywanie się wienikami, czyli pękiem brzozowych witek. Erik zasłużył najbardziej, więc dostał najmocniej. Ile godzina u ciebie stoi? Mózg troszkę zdrętwiał i fotla, jeśli mi się złuszyła, ale chyba obrobię. No jakbyście chcieli to parówkę po francusku, to zapraszam. Tam plus 100, a tu 0. Thank you.
Po wyjściu z bani koniecznie trzeba uzupełnić płyny. Wyobrażenie o białoruskich sklepach może być mylące. Nie brakuje w nich naprawdę niczego. Jest nawet tradycyjna białoruska kola. Экстракты хвойные, шишек там, какая-то смола, там разные такие вытяжки сделаны, да. И немножко там не знаю, элеутерокок, есть такая трава лекарственная. Угу. Ну вот, короче, лекарственные травы Сибири, тайги. И тут айсанты? Да. Там очень мелко написано там все это, поэтому это русский ответ Кока-Коле. Да. Кардамон. Кардамон. Черный чай. Лимон. Эвкалипт. О, даже эвкалипт австралийский чуть-чуть взяли, тоже чуть-чуть добавить, чтобы было больше полезных веществ. И coś do tej коли też się znalazło. Było to embargo na Rosję. No. No to Białoruś stała się największym eksporterem kiwi na Rosję. Kiwi, ananasów, krewetek, i łososia. Wszystkiego z morza. Wszystkiego z morza, no. Kiwi z morza. I w samej Moskwie, studenci taki mają na telewizji takie duże popularne programy i humorystyczne. Gdzie oni tam też tak mówili, że Białoruś nie ma morza, nie ma okeanów, ale ma. Pierwszy tam i losoś i wszystkie morze. Krewetki, kalmary jeszcze. Oni przyjeżdżali persiki z Hiszpanii, z Italii i tylko przyjeżdżają ciężarówka, od razu Białoruś taki nalewki, czuk. Tu przyjeżdżają przed Homel i dalej już stoją buldozery. Taka zamknięta, otworzyć trochę dalej, tam taki poligon. Wszystko wykidali i buldozerami i to wszystko tak. Tak? Gusinicy, tak. Podróż w czasie do 1986 roku i satyryczne pismo Krokodyl. Termy to jest bania. Bania, no. Bania. I wszyscy biegą w termach, w banie. Чиновник такий став добрий, такий після бані, як Ерік. І вони мають, всичко підписує, біжемо. І всі заявка, заявлення, пам'ятаєте? Так. І він там всичко підписує, не гляньте, бо баня на першому місці. Вадимеку codzienne, то треба, цього не треба. Na każdej libacji alkoholowej na Białorusi trzeba się stukać kieliszkami. O tak. Każdy z każdym. A czego nie trzeba? Jeśli pójdziecie do bani, w bani nie podaje się ręki wszystkim, którzy tam przebywają. Dlatego, że ręka w bani jest wyparzona, śliska jak ryba. Dlatego nie trzeba się witać. Mówi się priwiet. Witamy wszystkich. Kolejna rzecz, której nie należy robić, to toasty na pogrzebie, tak? Jeżeli jest toast na pogrzebie, nie stukamy się kieliszkami, tak, dzyń, bo jeżeli się stukamy się kieliszkami, to jest tak jak dźwięk dzwonu, wtedy może martwy wstać i może się rozmyśleć. I będzie impreza odwołana. I to chyba na tyle, na dziś. Pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę. Wszystkich. A naruszamy na targ zorganizować kurę. Wiesz, a co napisano? Zachodzi, один метр. Занос, один метр. Занос, один метр. Na targu, jak to na targu, można kupić wszystko. Ryby, buty, wyciszacz dla narzeczonej, wreszcie znaleźliśmy. Następne zadanie mamy kupić kurkę. A skąd to stoi taka kurica? Nie wiem, co robili. A to. A jaki zawód?
Białoruseczka. Białoruseczka, ona jest gdzieś taka biała. Da. Może być. Elegancka. Ona taka miła. Nie dziobie? Nie? Nie. Tak wygląda. Wytresowana. Nauczona. No, tak. Nie dziobą. Tak. O, i pakiecik jest. Tak. Panie. Ja moja kura Zofia. Kilka pamiątkowych zdjęć i w drogę. Następny przystanek, chata w strefie radioaktywnej. Czy da się tam żyć? Co o wybuchu reaktora powiedzą nam miejscowi? Tego i innych rzeczy dowiecie się z kolejnego odcinka serialu Road is My Religion. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.